Jest to Ford Escort MK2 RS. Kiedyś, no jedna z takich bardziej znanych legend rajdowych lat 80., końca 70., początku 80. Teraz faktycznie u nas mało tego jeździ, na wyspach w Anglii, w Irlandii bardzo dużo się osób ściga nadal tymi samochodami. No i mamy samochód zrobiony na B-grupowe poszerzenia, zawieszenie, tak jak to w historii miało miejsce. Jechało nam się trudno, bo jest to tylny napęd z bardzo mocną szperą. Praktycznie każdy jeden zakręt to była kontra i dużo, dużo zabawy. No ale jak widać po samochodzie, no nie wszędzie się udało i zaliczyliśmy rów jeden słupek. Trudny dla nas rajd i duża, duża nauczka, ale bardzo fajny. Powiedz, jakie plany na dalszą część sezonu? Jeżeli ta klasa legend, która została wymyślona, będzie utrzymana i w tej klasie będą jeździły faktycznie stare samochody, no to myślimy, żeby wziąć udział w kolejnych eliminacjach. Ma ich być 5 w tym roku. Jeżeli będą, tak jak też się teraz zdarza, przyjeżdżały samochody do połowy lat 90., czy czteronapędowe, czy uturbione, no to rywalizowanie z nimi całkowicie nie ma sensu. To są trzy dekady różnicy w ewolucji. No ale na razie mamy zamiar brać udział. Czyli w kolejnych legendzie puchar, pucharze legend na Dolnym Śląsku. Zawodem 29, Marcin Żelewski, Dora Krzysztof, Ford Escort RS, zawodem startowa w trakcie legend, ale niestety nie znam wyniku. Jak się jechało? Trudno, ciężko, ale fajnie. Jak się samochód miał w końcu najmłodszy spisywał? No jak na 35-letnie auto, to sobie przeżył, tak powiem. Z trudnymi usterkami, awariami, ale jakoś dał radę, ale przy tak wyboistych trasach, no to jest to wyzwanie. Będziesz brał udział w następnych rajdach już zaczątka. Jeżeli będzie utrzymana klasa Puchar Legend i będą faktycznie stare samochody brały w tym udział, czyli właśnie 76, 70, 80 lata, a nie nowsze, no to myślimy, że tak, że przyjechać na pozostałe 4 miesiące. Okej, niech tak się stanie. Powodzenia.